Witam Was wszystkich w drugim dniu, jeżeli chodzi o grupę B. No i dzisiaj prawdopodobnie będzie najostrzejszy i najbardziej wyrównany mecz, jeżeli chodzi o tą grupę. No, najwięcej od niego zależy, no bo to gra ulica Daj, jaki Pokątne, inny. która ma na swoim koncie już 2-0. No i chłopaki z Potato Blood, którzy również mają 2-0, więc tutaj granie o wszystko, tak, bo o tym będzie decydowało, która grupa wyjdzie. Jaka grupa, która drużyna wyjdzie, a która nie. 10 seconds left. Decided? No więc witam. A, już pokazuję chwilkę. No, i już zmieniłem scenę, więc wszystko powinno być. Radiant team's turn to pick. Dire team's turn to pick. No i mam już pierwszy pick, jeżeli jest to Doom. No i właśnie chłopaki z ulicy Pokątnej wybrali Dooma. No i jest ban Alchemika, jest ban Art Spirita, no i do tego Invoker. Panowany. 10 seconds remaining. Dire team's turn to pick. A po drugiej stronie mamy Peacemastera. A więc jak na razie, no Beastmaster nie jest jakimś rzadkim pikiem teraz, więc zaskakującego. No, ale bardzo się cieszę na widok Dooma. Ciekawe co nam pokaże. W jakiej pozycji oczywiście będzie grany, tak? Reserve time. No, jak mówiłem wcześniej o tego, o, jest i Tinker. Bardzo lubię Tinkera, bardzo dużo wnosi do gry. Oczywiście, jeżeli jest to ogarnięty Tinker, tak? No, ale myślę, że to już jest taki poziom, więc gdzie to bardziej. No i on raczej na pewno. Już gdzieś widziałem taktykę, ale to pewnie w ogóle się to nie sprawdzi, tak? Pewnie się sprawdza na bardzo niskich rankingach. Chyba chodził do lasu i dawał marsz, bo jakoś tak. No, ale po drugiej stronie szybka kontra Queen of Pain. No, dobry pick przeciwko Tinkerowi. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. No i jak na razie te piki stosunkowo dość szybko poszły, więc czekam co będzie dalej. Mam nadzieję, że również to tak szybko i sprawnie pójdzie jak przed chwilą. No, ban Bounty Huntera. No proszę. No tak. Ale to oni sami sobie zbanowali tego Bounty. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. A po drugiej stronie ban Ember Spirita, no proszę. No to fajna gra by była, jakby w jednym teamie był Tinker i Ember Spirit, jeszcze do tego co Furion. I dopiero by było pchanie, tak? Mam wrażenie, że o czymś zapomniałem, ale jeszcze nie wiem o czym. No i po drugiej stronie oni. Admiral Tonka! Panowany? O, i Kunkka wybrany. No proszę. No niech będzie, tak? No to ja chcę, żeby ta gra przeszła do late game'a i gdzie Kunkka będzie po prostu tą taką cwaniacką taktyką. Marka rzucał na siebie, zdejmował jedną falę na hita i wracał do bazy. No tak, ale sami sobie zbanowali o niego, no bo wtedy jakby jeszcze dostał repala, to by nie dało się kupić. Trzymaj rzut. 5 seconds remaining. No i Razor zbanowany. Reserve time. No w sumie od tego meczu zależy, kto wyjdzie na pierwsze miejsce, tak? Bo mówię, jak oni wygrali obydwu. Wcześniejsze swoje spotkania, chociaż ulica Pokątna była dość blisko przegranej, ale niestety chłopaki z Not a Chance nie wykorzystali tej szansy. No i Venga. 10
10 seconds remaining. Bat Rider! Dire Team ban. No i po drugiej stronie Bat Rider. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Aha, no tak, ja się musiałem przez chwilkę, na chwilkę wyłączyć. No, ale widzę, że niewiele się zmieniło, jak mamy ban tej. Jaki ban? Ban Razora, ale pikę tego Bat Ridera. Więc jest bardzo okej. No i co będzie dalej? Radiant team's turn to ban. No, ban? No proszę, ban Lifestealera. No tak, na pewno by mi się przydał, a nikt nie lubi grać na Lifestealera, no szczególnie Tinker z Bengą. No robiłby dobrą robotę, więc ban jak najbardziej na miejscu. A no, proszę, Nightkey. Dire team's turn to pick. No tak, no to co oni sobie wezmą na ten ostatni pick? To jak jest Brat King, to może jakiś Leon? Spoko działa na niego. Ja, bo Beastmaster chyba będzie offlane'owy. Kunkka. W takim razie Kunkka co, leci tutaj na safe lane'a? 5 seconds remaining. No midowy Tinker, więc brakuje im jednego supporta. No chyba, że ktoś pójdzie po prostu do dżungli, tak? Wspomina nam się gdzieś jeszcze jedno miejsce, ale... będzie na tyle space'a, żeby to jakoś utrzymać? Czyli myślę może nad Phantom Lancerem? No nie wiem, to ciekawe naprawdę, jaką taktykę tutaj chłopaki wybiorą. Juggernaut. No jednak Juggernaut, czyli nie wiem, jak oni w końcu idą na tę linię. To myślę, że Kulka będzie offlane'owy, albo na supporcie. Looks like someone disconnected. No zaraz. Aha, jeszcze ktoś dostał disconnecta. I tutaj podpowiada Ryla. A mnie nie wyrzuciło z gry. A ja jednak jestem. Więc jest, okej. Okay. No tak, wszystko widać. No, pozwolę sobie przedstawić teamy. Tam w ulicy Pokątnej Wezyr zagra. No, chłopaki sobie nie ustawili. Tam to ani jedna, ani druga drużyna. Więc tak, Wezyr zagra na Doomie. Map zagra na Witch Doktorze. Queen of Pain zagra Nick. Nick zagra na Queen of Pain. Jezior zagra na Brat Kingu, a Wesio zagra na Bat Riderze. Po drugiej stronie Kunkka zagra na Kunce, Lary zagra na Kunce, Pupkins zagra na Sylaberze, Tawko zagra na Gerze, Kapelusz zagra na Juggernaucie, a Katz zagra na Wędzo. No i jestem ciekaw, jak ten mecz będzie wyglądał. No, jakiś tam folk sobie dali na to. No, ale jak chłopaki będą gotowi, to mamy, no i Jerzy z Kong, więc... No, chyba jednak. No, jak ja już o tym wczoraj mówiłem, ciekawe czy po prostu na rankedach też po zaraz po pikach sobie pozwalają na takie sekunda, muszę coś zrobić. Właściwie nie wiem co oni robią w tym momencie. Ale okej, okay, tak.
A więc to jest takie czekanie. No mówię, jak i ja nie mogę, no nie mogę się doczekać, co tutaj, co tak pokazał nam. No mówię, od tego meczu zależy wszystko, no i chyba ma dość mocny. Tak, mam co prawda. Nie rozumiem, po co to jest, ale może tak. I teraz tak, to gdzie... To na jaką linię? Jeszcze mamy disconnecta. Fajny Geralton. Nie, zauważyłem, jak on po prostu bawi się tutaj tą fają w tym AI. Jest, powiedzmy, że jest okej, okay, tak? Bo już wiadomo. Och, 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 a co my tutaj mamy? Co my tutaj ciekawego znaleźli? No, ale w sumie... Dobrze, że są, niż ich nie ma. Juggernaut. Jak on trzyma tym? No dobra, tu już myślałem, że za ostrze od tej strony. Mam jeszcze jakąś kobietę, którą warto by zobaczyć. O, jakie ujęcie! To mi się podoba. Podoba i... Juggernaut. Bardziej przy... Nie da, ale myślę, że każdy powinien... Szybko... Och, och, och. No, jest na co podpatrzeć, myślę, no. Mam nadzieję, że we Wrocławiu na tym cosplayu też będziemy mieli takie widoki. Przynajmniej ja na to liczę. I mam nadzieję, że to będą równie atrakcyjne panie jak tutaj ta. No, ale zaczęliśmy, tak? Więc kobiety nam się skończyły, więc zaczynamy grę. No to lecimy. A jednak nie, myślałem, że czyli tak agresywnie, ale od razu zastopowali. Powodzenia, dokładnie, jak ja mówię, powodzenia chłopcy. Paki chłopcy, mężczyźni, faceci, kobiety i dzieci. Żeby nikt nie czuł się obrażony. Tak, bi. Jakoś nie jestem zaskoczony. No i teraz tak, jak idą na linię? No tak, no Beastmaster będzie offlane'owe. Kuniacz gdzie? No jeszcze nie wiadomo. O, Clarita kupiona. Tak, tak. O, i chyba się nawet spotkają na runie, tylko tak. Czy będą chcieli się o nią bić? No i kto ma lepszy potencjał? Uwaga, lecimy w górę. Jak tu ładnie to wszystko wygląda. 30 sekund do battle. No, jeszcze 30 sekund. A Tinker nie wybrał skilla, no? To jest rush. Torrent też. No i zaczęliśmy. Czyli jednak nie będzie walki na tej runie, na topie. No i tak, fajnie to zrobił Hopkins, że położył warda. Zmachał się do tyłu i od razu będzie blokował. Nie? Zaczyna. A ładnie blokuje. Czy tego range creepa? Pierwszego? A, tak, jest pierwszy. On już może iść pierwszy i on już nawet lepiej. Nie będzie tego pushera na tej linii. Radki. No właśnie, a gdzie będzie? Batrider? To wiadomo na offline, czyli. Esie. Tak samo jak w lesie będzie. Nie no, Kumka ma torrenta, to jak będzie w lesie? O co chodzi? No nie wiem, na pewno to jest taktyka i nie jest to wybrane na pałę. No i zaczęliśmy. Pierwsze creepy zostały przelane. O, tutaj już świnia się obija z Vitektorem.
A ciekawy to sposób, kupiłem tylko tango i kupienie mangosa bez. No, ale za to nikt dość mocno obijany na tym pierwszym levelu przez tego Tinkera, no Tinker już ma drugi. No szkoda już, że ta runa nie daje expa na grę. To było dość dobre i warto było. No ale tymczasem na topie może być podjęcie tej węgi. No jednak nie. Jednak nie, ale ładnie tutaj nam Battle Raiderze próbował zaczarować. No i niewiele brakło. No to zawsze wszystko było pod kontrolą. No i przychodzi nam Kunka na widok. No ale niestety nie trafił. No ale jest podjęcie Popkinsa na bocie, to jest trzech. No, będzie body block, no i myślę, że to będzie kill. No teraz już na pewno będzie uciekł w tę stronę, gdzie już. No jest shieldblock. Trochę za bardzo agresywnie. No i opłaciło się. A też 900 golda na tym Red Kingu. No nawet nieźle. Tutaj oczywiście nie widać tej premii, która dana. Nam idzie wyrównanie. No i zdecydowanie lepiej sobie radzi tutaj Besio niż Popkins. A on raz prawie zabił, a nie został zabity. O, ładnie odepchnięta znowu linia, więc znowu ma creepy przy swojej wieży. Nie się niczego obawiać. No a Popkins jest z tyłu z levelem. Chociaż jakim tam z tyłu ma trzeci level. Jakby tu. No i... Aha, to jest taka taktyka, że na trzecim levelu bierzemy staty. Nie wziął sobie krita, podał statyki. No, okej. Okay. A pierwszy. No i teraz chyba będzie podjęcie tego Tinkera, chyba nam się tutaj spali. No tak, spalił się. Ezyr ma asyst. O, to są dwa kile, tak? Więc bardzo ładnie nam sobie tutaj poczynia. O, to jest już 342, skończył but. Mino of Pain dość mocno obija, ale to wszystko było pod kontrolą. No, 1400 golda już na tym Red Kingu. Jestem ciekaw, co on kupi, czy może taki bardzo, bardzo, bardzo szybki Rush Radiansa. No, w sumie na linii nie jest w ogóle zagrożony, więc czemu nie, tak? Tutaj sobie idzie Popkins farmić się do tego stacka. No, bo na linii za bardzo nie ma czego szukać. Bardziej gdzieś Wezer się tam cały czas czai, Wezer ma już czwarty level. No i 900 golda na sobie i... Prawie full HP, więc nie musi się niczym martwić. Na tę chwilę. No i tam jest. Tak? Czy teraz będzie? Czy się uda? To się nie uda. No jest! To już jest potrójny stack, więc będzie można go fajnie czyścić, tak? O, Queen of Pain. To jakaś tam wymiana z Tinkerem. No i Tinker odpuszcza runę, a to jest ilu. Ale będzie można się zleczyć Tinkerką, a na bocie jest runa nagrody, którą... O, chyba, że ją dla kogoś trzyma. A, jednak kupił mi Dasa, no tak. No, szkoda, liczyłem na takiego fajnego Rusha Radiansa, no ale mi Dasa jak najbardziej okej. Okay. No i na midzie wygapiłem kolejnego killa, no i tym bardziej rotacja 3. No ale znowu Bezer w tym maczą palce. 2-0-1. O, Kunka! A właśnie, co z tym Kunkiem? Kunka ma drugi level, ma X-marka. No ale... Tego nie wynika. Trochę nie rozumiem tego piku. Czy Kunka jest domem Junkerem? Chyba, że on tu robi jakieś duże ataki. No tak, już jeden jest zrobiony, tutaj też jest jakiś... A. W sumie zestakował, ale stakować można też innymi postaciami. No ale zobaczymy, czy ten Kunka coś tutaj pomoże. No jednak Queen of Pain nie bardzo dało rady złapać. O, Midas już po prostu owocuje i 35 last hitów w 5 minut, bardzo dobry wynik. 15 deny, a po drugiej stronie no, kapelusz ma tylko 19 na tym Juggernaucie, więc jest mocno do tyłu. Praktycznie o raz. Jeszcze wracam z tobą, jaki był przy asyście. To jeszcze golda. A więc po prostu zaczynanie z samym Mango i z samym tanku jak najbardziej da radę. No i nam idzie ten Tinker, no ma 0-2.
Ale wcale jakoś mocno nie odstaje, jeżeli chodzi o Laskitę. Na Queen of Pain ma dwie asysty. Chyba to nie. Ale Tinker dopiero. O, jak on zrobi te Boots of Travel i dołoży jeszcze Daggera, to dopiero zacznie to jakoś owocować i zacznie się rozpędzać, bo on na początku jest taki. No i co z tym stackiem? Bo to jest podwójny stack i. Robienie poczwórnego. No i co robi Kunkka? A Kunkka jest węgą na midzie i co będą. Level. Top. 2 punkty dodam w X-Parka. O, i też 7 level na Brad Kingu w 6 minucie. No, jak widać, ten faktycznie Mida zrobi robotę, no bo to nie jest tylko kasa, ale też jest exp. No i maksowanie aury, więc nie wiem. No, mówię, jak na razie ten bullet sprawdza się w zupełności, nie jest w ogóle. O, i 50 golda dla doktora. Na pewno jest metoda, bo to jest 15-30%, no dwa razy więcej, robi różnicę, więc przy hicie 100, to daje nam 30-17 za jednego hita, więc kawał leczenia, tym bardziej, że Brad King ma dość fajną animację ataku, więc trochę jedzie szybko. A na midzie znowu podjęcie Tinkera, no i tak, tylko że teraz jest tu węga, ale to na nic się nie zda. No i jeszcze przypalona tutaj. No i chyba będzie kill kolejny. Chodzi dopiero Kunkka. No, X-Mark, Torrent. No i czy to się wszystko zgra w czasie? No niby się zgrało, to jeszcze wieża pomaga, no ale nie na długo, więc może lepszym wyjściem byłoby podjęcie tutaj Duma. No, Tinker nie ma dobrej linii, zdecydowanie nie, ale no, jest pod dużą presją. O, jakie nam dobre ujęcie akurat wskoczyło. O, gdzie tak biegniesz, Sarenka? No i biegnie. No to jest spoko to wygląda. Jednak grafika w tej grze bardzo fajnie działa. Odprowadzimy tutaj Queen of Pain do bazy pod fontanną, albo rzucimy jeszcze. No i chyba sobie właśnie podgryza, że tak powiem, ten Brad King tego dużego stacka. No i tak, to są. Teraz. 1400 golda już na sobie. Co będzie dalej? No. Dopiero buty dołoży mi jak Wille Juggernaut, więc mocno za Brad Kingiem. No i ten Kunkka, który nie robi tutaj właściwie nic, tak? Więc nie rozumiem tego jaki pomysł mieli na tę grę, ale. No i teraz jakie ambitne wejście, X-Mark, Torrent, będzie podrzucony, no i Dom się na chyba tutaj złoży. No już złożył się, no i więc jednak zaraz owocuje, chociaż stracili dwóch za jednego. Tylko patrząc, no jeszcze Juggernaut w to wszystko wzrotował, no ale to już nie ma kogo łapać, tak? Zabili Duma i tak właściwie po tym, mimo że ich padło dwóch, no ale o jest użyte na Queen of Pain, tylko Queen of Pain ma manę, więc pewnie będzie nam uciekała, no i tak. Pięknie i nie ma jak jej zatrzymać, Brad King jeszcze kończy. O, kończy, to farmia sobie na tym topie, na tym bocie. No i go. O, ładny omnislarz, a wszystko w porę, Queen of Pain nie zdążyła wyblinkować. No i jest kill dla Juggernauta i to dość duży kill. 720. No 800 golda prawie dla Juggernauta i Beastmastera. No więc wracają. Powolutku nadrabiają to, co stracili. No 7 level na Tinkerze. Bowl ring jest dorzucony. No więc powoli można zacząć farmić. No ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o wartość netto? No 5000 na Brad Kingo, 3800 na Juggernaucie. No i ten duży stack cały czas stoi. No i tymczasem na topie Wezyr katuje wieżę. No i to chyba będzie. No, Vladimir. To szybki. No, Vladimir, to skoro mają Brad Kinga. No tak, ale to dochodzi jeszcze aura od Demage'u. No i dołożony teraz amulet na Leoritu. Matto farmia. No i już praktycznie ma blinkę. Ojoj, troszkę mi się lekko przycięła. No i chyba podjęcie tego Juggernauta. On ucieka, no ale teraz węgę będzie miała problemy. No i wychodzi na to, że będzie miała bardzo, bardzo duże problemy. No, a, chociaż nieładnie się zleczyła. No jeszcze dwa hity, zaraz pewnie będzie stunął Brad Kinga. No będzie, ale ten stun poleciał w Juggernauta, Juggernaut zaraz będzie mógł się kręcić. No teraz kurier, nie kurier,
bardzo został zabity. Ładnie przytomnie. Szkunga w międzyczasie nam gdzieś zginął od Queen of Pain. No i zaraz się tam przenosimy. No, Queen of Pain cały czas ma manę, tylko cooldown jest jeszcze. Podleczył się butelką, no i już nie ucieknie. Tutaj próbuje się Kerem bawić w dżuki, no i się udało. No, ciekawie, ciekawie to wszystko wyszło. Jagger, no, to mi udało się uciec do tego Bracer, jeszcze Min Lanes. O ile dobrze to wymówiłem. No i właśnie jak wygląda farma na... O, już za niedługo i będzie Necro. No i to Necro będzie dość bolało tego Leorika. Bo będzie paliło mu niewątpliwie tą manę. No i jest ten Kunkka supportowy, który no, ma tylko bucikę i teleport, nie ma nic farmy. Nie wiem, kto wyczyścił tego dużego stacka. Mam nadzieję, że to był Tinker, patrząc po Netwarfie. No, musiał być to on, bo dość wrócił po tym nieudanym starcie. Poli wrócił. To musiał wyczyścić tego kampa. No i kamp duży też jest zony. Od Kinga. A pewnie na spółę z Batraderem. No i teraz muszą się mieć na baczności, bo jest dagger na Bad Raiderze, więc to będzie robiło robotę, jest 8 level. Więc Tinker może być pierwszą ofiarą tego wszystkiego. No, ma co prawda kolegów za plecami, ale czy to pomoże, kiedy... No właśnie. Kaski jeszcze przestrzelone tutaj torem. No i składają się, będzie chyba 3-0. To wygląda, tak. Someone better help Dire's middle tower. Radiant's top tower has looked better. No i znowu 1400 golda na Brat King. No, 12 minuta. Chodzi po 1000. Farmie jak alchemik. Radiant's top tower has fallen. A Queen of Pain z butem? Czyli to będzie jednak Arash Stepnera. No i nie da się jakoś obronić tej wieży za bardzo. No, Kunkka jest bardzo, bardzo biedny. Juggernaut. Kiedy tutaj do farmy, dźwięk postawiony. No, wymak prawie wymaksowany. No, teraz jeszcze, no na pewno się Kunce przyda, bo może jakby był ten, to... Ghost Ship, to by dało radę. No, ale ma dopiero czwarty level. Levela w ogóle, jak to wygląda? Poziom bohaterów. No, trzeci na wędze, czwarty na Kunce i... szósty, ósmy Bad Rider. Tak jest, levelu są mocno, mocno do tyłu. Ale tak naprawdę jeden teamfight na ich korzyść i level od razu skoczy do góry, jak są do tyłu. No, Queen of Pain będzie chciała wchodzić tam do góry. No, będzie chciała. O, Sonic Wave. No i teraz tak, jest Roar i może to się obróci przeciwko niej, właśnie. No i Beastmaster to zgarnia, Necro już dorzucone. No i to jest 900 expa i 650 na ich korzyść. Więc ten Tinker, on bardzo fajnie może bronić high groundu tego swojego spell. Machine March, tak? March of the Machine. No i teraz gonitwa za Witch Doktorem i zakończona na plus. No ale za to Witch Doktor, teraz jak Witch Doktor, Venga wciągana. Nie, to był Tinker wciągany przez Bad Raidera. No i odwróciło się, Tinker na razie nam ginie, jeszcze necro dobite. Jak na razie Tinker, czyli 2-1, tego Queen of Pain umarła na dużo wcześniej. No i Melston dorzucony na Wrat Kingu, oj. Fajny bullet, bardzo szybko atakuje. No i mamy kolejną pauzę. No, Tinker to jest poziom 1, po prostu u Tinkera tak te buty wyglądały, bo kiedyś się zastanawiałem, jak to? Wyglądają trochę jak te buty z dwójki, ale to są jedynki. Znaczy buty z drugiego levelu, tak? No i jeszcze tylko niech dorzuci Daggera i jego farma zdecydowanie przyspieszy, bo będzie mógł skakać po tych liniach wszystko bezpiecznie. Rat King tego Daggera nie ma tylko Bad Rider, no i Pain sama w sobie. O, tu właśnie kurier leci z tym formem. No i za niedługo też będzie Force Staff na tym bacie.
No więc chyba będą musieli siedzieć w tej bazie. No i ten kunka, 1000-1100 golda na sobie. Jestem ciekaw, co on zbiera. Bo na razie tylko gołego buta. No nie wiem, jak oni myśleli, że to wyjdzie. Może więcej killi na tym midzie? Może kunka właśnie miał cofać tą Queen of Pain? No, ale jak na razie widzimy, że to się średnio udaje. No i teraz atak po mekę, jeśli chodzi o Wezyra. Mef. No, Mef ma arkany. Nie jest źle. No, w porównaniu. Otóż, jeżeli chodzi o Nedwarfa, no to jest bardzo źle. Tylko, że on tutaj chyba jest solo supportem. No i jeszcze dwa komponenty, i Queen of Pain będzie miała Sceptera. No, Wrath King jest bardzo, bardzo upasiony. To Malestan leci do niego. No, bo Raider, jak mówiłem wcześniej, będzie Forstaff. No, to teraz Kunkka. No, Kunkka nie ma nic. Nekro dwójka. No proszę, więc jest. Bardzo okej, bo myślę, że to Nekro z tym Tinkerem to będą robiły robotę. No i wrócił nam Nick, więc teraz to pokażę stawkę. No, stawko nie żyje. A Juggernaut. No, Juggernaut dołożył dramsy. Więc nic konkretnego. No, przepraszam, ziewło mi się. No, a Venga. A Venga jak to Venga. Wiele, no ale cały czas więcej. O tej kuny. No i co nam dołożysz, admirale? No, dołożył teleport i 1000 golda na sobie. No dobra. O, krity po 700 wchodzą. Ale z toporem, to teraz dorzucił tego toporka. Jak nie kupił na początku gry, a teraz kupił meka na wezyrze. No i Nekro 2 wyrzucone. No, zbierają się na tym bocie i gdzie będzie podjęcie, tak. Bytrider i Doom są w bazie u siebie. O, gdyby tylko chłopaki z Podatoblood o tym wiedzieli, to może by się pokusili na zabicie tutaj Wrath Kinga, bo nie ma Daggera. Z Armletem będziemy około 2000 życia, ale myślę, że to będzie tylko jedno życie. Dałoby się wykupić tą manę. No i Kunkka. Co nam Kunkka dołożył? No, Kunkka leci po Shadowblade'a jednak. Shadowblade'a? No zobaczymy, czy to będzie Shadowblade, czy to będzie coś innego. No i Tinker właśnie rozpoczyna. Tak to będą robili. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. No tak też można, tak? Nikt nie mówi, że nie i co on będzie teraz cały czas stał przy nim? To wygląda na to, że tak. To jest to dość bezpieczne rozwiązanie, bo to jest od linii do linii. Gdzie jest nam teraz Tinker? No. No chyba tak to będą robili. No zaraz zobaczymy, gdzie nam poleci Tink. Teraz nam idzie. No to. To co, reszta siedzi w bazie, a Tinker fruwa po tych liniach? No i znowu z powrotem. No i teraz tak, na bocie się będzie działo. No i czy dadzą radę go zabić? No nie, no cofnęli go, ale za to przypłaci to życie. Beastmaster, chociaż mocno sobie leczony przez tego Warda, no ale widzisz, doktor cały czas ubija, no i. A nie, jednak nam zginął. No i Bad Rider chyba nam przypłaci to, nie, chociaż ładnie, Force Stop, ale jednak Juggernaut, jeszcze jeden hit, i będzie jeszcze parę brakuje, ale już goniony przez. Aj, niewiele brakło. No i ale wchodzi nam teraz Tinker, aj, rakieta za Queen of Pain zablokowała. No i raz się udało. No i wyszło to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Potato Blood właściwie. Nie. Kurde, może jakby wcześniej po prostu robił to, The Queen of Pain dałoby radę zabić. Chyba wystarczyło, chociaż ona już ma teraz gotowego stepa. W bazie na no fajnie to wyszło, tak? O, Oblivion staw dorzucony, więc to chyba będzie szabla. Na Juggernaucie. No, on ma bardzo dobrą atak bazowy własny i z tym to dopiero będzie robił miazgę.
Ale ten... Kunka, faktycznie on będzie siedział tylko w tej bazie? Nie wiem, gdzie widzieli tą taktykę, ale... O, i kupione Boots of Travel. Nawrot Kingu. Okej. No nie jest... tak, to nie jest wcale taki głupie, jakby się wydawało. I... No tak, to w ogóle nie jest głupie. Potem on teraz pokazuje, jak on próba w dowolne miejsca, od razu jest cofany, nie ma możliwości go zabicia. No chyba, żeby jakieś takie właśnie dwa mocne kryty weszło to... O, i do tego jeszcze dagger dorzucony. No, ale nie jest w bazie, więc może lepiej się cofnąć. On coś poczuł. Smark. No i teraz one mocno bity Bad Rider. No ale Beastmaster nam zginął. Gdzie jest Kun? Gdzie jest Tinker? Już w bazie. Jakaś przecież. No nie wierzyłem co ten Chiniacz będzie robił. No jeszcze raz przywalić rakietą, ładny stun. Brakło many! A nie, jednak mana jednak dała radę. Więc to jest już drugi kill tym sposobem, tak? Tą taktyką, co oni tutaj robią. No i po prostu ogranicza go tylko mana pool, tak? Bo po prostu więcej będzie kastował. I 11 level. No ciekawa gra nam się zapowiada. I teraz wszystko układa się w logiczną całość, tak? Bo ten Kunka on właściwie nie potrzebował levelu, nie potrzebował tylko wymaksowany X-Mark, tak? I potrzeba robić staki, skoro on cały czas stoi w bazie, to się może później zemścić, tak? Bo grają czterech pomysł jeden, ale jeden, ale za to jaki, tak? Który spamie skillem na prawo, lewo i praktycznie będzie nie do zabicia. No nawet jak zostanie Duma, no to po prostu muszą go zlockdownować, on ma tylko 1000 życia, więc może da radę, ale on... No ciekawie jest to, tylko że... No mówię, grają czterech teraz na pięciu. Ale nie jest to wcale takie złe, tak? Tinker przepycha wszystkie linie, a Juggernaut... No chociaż jednak teraz zafarmia. No i przeteleportowany do Urma. No to tak też może być! Czyści cały las, no naprawdę, masakrycie leci. Bardzo... Tutaj będę się śmiał, żeście to wymyślili, ale... Jak coś działa? No tak, tylko że teraz właśnie... Jeszcze Glimmer Cape dorzucony na niego, więc to jest... No nie da rady. Nie da rady zabić tego Tinkera na tą chwilę. No ale obijają tą wieżę, tak? Tinker nie robi takich mocnych obrażeń jakby mógł, więc ta wieża się składa. No nie jest jeszcze na tyle mocny, więc wieża się złożyła. No i jestem ciekaw, jak to po prostu dalej będzie wyglądało, kiedy zaczną wchodzić na Hangram i podgryzać tą wieżę. No ale tymczasem na bocie... dwójka za tę dwójkę, tak? Kuniat siedzi, no w pasie też zostaje przecież tego golda i za jakieś towery też coś wpada, więc dołożył tego Glimmer Cape'a. No i co dalej, tak? Może później, może Kunka nam zrobi jeszcze Linkena, żeby nam przecież miał tutaj Tinker, tak? No wtedy w ogóle chyba nie będzie do zatrzymania. Glimmer Cape rzucony. No fajnie to wygrał, naprawdę fajnie to wymyślili. Zapowiada nam się naprawdę ciekawa gra. No i wygląda na to, że to będzie długa gra. No widowisko? No mówię, ja widzę to pierwszy raz i biała, tak? Ciekawe, czy na pubach by to zadziałało. No myślę, że tak. No bo utrzymać się powiedzmy tylko do tej powiedzmy 15 minuty, kiedy Kunka wbija ten czwarty level, robiąc taki, więc później tak czy siak, nawet przegrywając linię, ten Tinker jest w stanie się odbić, więc dołożyć te travele, no bo ma staki przygotowane przez Kunkę. No i później takim świńskim targiem, tak, takim świńskim zagraniem,
Skaczę po tych liniach. No i jak mówiłem, jeżeli Tinker jest ogarnięty, to ciężko być na Hamgram, tym bardziej, że nie musi się martwić, jak wróci do bazy. Musi tego skastować, bo jest wraca momentalnie jeszcze z tym Glimmer Cape'em. No patrzcie, jak go bije nam Duma. Jak myślę, że jak on dołoży na postawione tyle tych marszów, więc tutaj nie może wiele zrobić. No i jakby wczoraj z ulicy Pokątnej nie wykorzystali, no jakby chłopaki z Noda Chance wygrali ten jeden mecz, no to... To mogłoby zwyciężyć tą grupę, tak? Teraz, no mówię, będę tutaj stronniczy, ale kibicuję. No po prostu za ten pomysł i za konsekwencje w jego wykonaniu, tak? Bo udaje się, no ale 3300 na Queen of Pain, do tego jest już Scepter. No i jeszcze kolejny ruch, tym razem od przodu. Jaka dbałość o szczegóły. Nie wiedziałem, że po prostu... No, daje radę. No i teraz... Rat King nam się będzie tutaj składał, bo przychodzi jeszcze Tinker. No i udało się zabić, to 72 sekundy bez Rat Kinga. No, nie no, Kunkę nie wyrzuci za stanie AFK, bo on się przecież rusza, używa przecież skill. I to zaczyna działać, oni zaczynają wygrywać, bo Tinker jest naprawdę nie do zatrzymania. On dostaje Glimmer Cape'a. Nie musi się martwić o tym, jak wróci. No i Rat Kinga już zabili. No, i... no chyba, że tak, chyba, że dobijać mu te creepy, ale... To na ile go to powstrzyma? On zaraz będzie pewnie na bocie, tak? Bo bot jest do przepchnięcia. Do przepchnięcia i będzie na czas, jeżeli trzeba będzie bronić mida. Ja myślę, że oni to tak będą musieli zrobić. Chyba pójść do Roshana zabrać, chłopaki z ulicy Pokątnej. No i wbijać na tych hangar i powoli obijać, no bo... To już jest dołożony Dagon jedyna. W ogóle widzę, że Władimirowicz Putin jest chyba na każdym streamie i coś chyba powinniśmy ci dać po prostu za tą wytrwałość, że z nami tyle czasu tutaj jesteś. No jako wierny fan, nie? No i teraz jakaś walka w lesie. O, zdumowany tutaj Jagger, no niewiele będzie mógł zrobić, ale się wycofa, więc to chyba przeżyje. No i gdzie jest mój Tinker? Gdzie jest mój Tinker? Tinker w bazie, Kunkka już przygotowany. No ale Węgę chyba tego nie wytrzyma, jeszcze tak. No to teraz się zastanawiam, czy... Nie no, Peacemaster jest dość dobry, ten Juggernaut, no. No i jeżeli właśnie bronienie tego hangroundu, obija ich mocno, tylko że mają mekę, żeby to wylecieć, do tego wrati. Obije bardzo szybko i po lesie. No i tak, chciał go uderzyć, ale zaraz zniknął. Oni chyba muszą kupić gema, tak, na niego. No mają już dusta, ale dusto nie pomoże. No i co nam dorzuci Kunkka? To jest... Kolejna pauza. No tych pauz mamy już dość sporo. No to nie jest do końca wykorzystywanie bugów, to jest gra. No, gra
Czekając na coś takiego, na pewno bym był mocno zdziwiony, tak? Ja myślę, że dużo osób to teraz podpatrzy i to może być. Ja to się spotykam z tym pierwszy raz i... Rapier na Jugera? No, jednak przerwał to. No naprawdę, nie mam pomysłu, jak grać na tego Tinkera, tak? Limit pobyt, jeżeli chodzi o drużynę... drużynę... Ta pokątna powoli dobiega końca. Oj, da radę kuriera jeszcze? Ja tak myślę teraz, jakby to usprawnić, ale nie wiem, czy to się da usprawnić. O, i teraz Tinker, no jak go złapać? Jak go złapać, jak on za chwilę wraca jeszcze do tego Glimmer Cape dorzucony. No ale za to jak ten Brat King atakuje bardzo, bardzo szybko. No i tak, to teraz myślę... Beastmaster jest tu idealny, bo pali manę, dodatkowo stawia tego Hawka, więc do niego można się teleportować. No i Juggernaut. No, Juggernaut to... No może być, ale co lepiej w Running Hangroundu, bo to po prostu można typowo defensywnie się na to nastawić, tak, żeby to było git. To jeszcze wali czymś mocno obszarowym. No i teraz tak, Bezer, jeszcze parę takich akcji, a będzie nam się tutaj składał na kombo. No niewiele brakło, jeszcze Dagon, dorzucimy Dagon piątkę i nawet Doom nie będzie w stanie tego wysłać. A jak Doom nie będzie w stanie tego wysłać, to myślę, że nie. Nie, no jeszcze jest Brat King. No bo Batrider, Queen of Pain. No to będą nam się coś składali. A to po co nam tutaj jest ta węgę? Skoro to jest takie dobre. To jest takie dobre. Mówię, to ja bym coś pomyślał typowo. Typowo co blokuje wejście na high ground, tak? Jakieś postacie i jedna przepycha, a reszta broni. Może jakieś peduzy? Bo to mocne i tankowne to ustoi. No i Tinker znowu wkracza do walki. I teraz czy ktoś mnie poprawi? Czy ten marsz atakuje wieżę? Czy robi obrażenia? No, ładnie to jest zjedzony creep. 6800. No, jasne, że da radę przefarmić tego. No, ale ładnie Brat King jest obity i to przez samego Juggernauta. No, tylko że ten atak robi robotę. No, może jakby był... No i teraz zabity Beastmaster w tym lesie, zabity Beastmaster, ale Tinker już jest w gotowości. No bota się nie da przepchnąć, na topie sobie grasuje Juggernaut. No, Spectra może by się nadawała, tylko czy Spectra dałaby radę to utrzymać i co dokłada? Kumka? Nie, Kumka nic dokłada, Kumka ma siódmy level. O, teraz mocno obity tutaj Tinker, niewiele brakło, aby nam się złożył, no tak, dwa... No faktycznie, możesz wpaść na mecz gwiazd i ja będę za tym oponował, żeby tam dla ciebie miejsce się znalazło, nie? No poważnie, jak najbardziej zasługujesz na to miejsce, bo jesteś tutaj, tak jak mówiłem, chyba przy każdym, znaczy tutaj... Coś dla ciebie na pewno wymyślimy. Nie bój się. No i teraz tak, jaki pomysł na tego Tinkera? Widać, że już się szykują tam w trójkę, prawie w czwórkę na tym bocie. No ale to jest Glimmer Cape, bo ma 1200 życia. Nie expi jakoś mega. No, tutaj po drugi naruszanie. Queen of Pain? No dobra, tą taktykę stosujemy. Od razu Dagon piona. No tak, jest to pomysł. Aha. No i skończyło się rumakowanie. Skończyło się rumakowanie, Skończyło się rumakowanie. No tak, Eulen go podnieśli, tak? Kto to zrobił?
No i to jest linia Raxów. Chyba. Też Juggernaut w to wszystko wchodzi, tylko że będzie... Ultimate dopiero teraz Juggernauta wyrzucony. Gorszy, nawet Kunka nam się to wszystko wrócił. Jego dawno tu nie było. No, Doom już zużyty teraz na Juggernauta. Ale... Mam więc zabity Doom i Bad Rider, ginie Juggernaut, ale za 9-10 sekund będzie nam Tinker, tylko że... No mają Glyfa, no i Tinker musi zacząć działać, tak? Wykupiony Juggernaut! No i zabity momentalnie Witch Doctor. No ale Rat King, no zniszczył tego towera. Zostały tylko Raxy. No nie ma jak go zatrzymać, chyba że Roar. No nie ma. No więc znaleźli odpowiedź na tego Tinkera. Więc... Ja myślę, że... Że Linken! Ja myślę, że to w nich będzie Linken. Teraz Konka, stojąc w bazie. Jak szybko doradzę złożyć Linkena? 1800. Linken kosztuje chyba 5,5, tak? 4800. No jeszcze brakuje. Parę towerów, może Raxy. No i... Roshan to... Faktycznie, albo BKB. Tak. Albo BKB, tak, no bo na BKB go nie podniosą. Ale Chakar nam wcale nie jest taki słaby, co prawda tylko Sangha jeszcze i... No i kto? Czyli głównym celem do zabicia jest Bad Rider, tak? Bo on ma tego Ula, no właśnie. Ale zostanie chyba cofnięty. No tak, tutaj chyba za wcześnie. Oni jeszcze muszą pilnować się z tym, żeby w odpowiednim... No, nawet się nie zleczył do końca, ale już wali. No bo po co? Chociaż wratkiem jak teraz przywali mu z tym stunem. Ale nie, no bo go nie widać. No tak, dostał z lasera, to wchodzą same misy, nie da rady. No a teraz jest trudniejsza gra. Jestem ciekaw, czy to będzie ten Linken, bo 2200 golda. No to może on buzów travel na Juggernaucie, więc z jego muszki jest olbrzymi teraz. No 490, okej, okay, pozdrawiam. No a tymczasem na bocie jest fala creepów i nie ma, czy są teleporty? No są, więc czemu tam Tinkera jeszcze nie ma? BKB dorzucone na Brat Kingu, więc oni idą teraz po Raxy, tak? Tinker już jest na tym... No i zaraz będę miał odpowiedź na pytanie, czy to zadaje wieżę? No nie, nie zadaje. Ale by było... No ale udało się zabić Dooma. I muszą wracać, tak? Bo jest dużo tych creepów, jeszcze jest Beastmaster. No i sam Doom nie da rady tego obronić. No, był zmuszony tutaj cofnąć się w Rat King. No, Rat King już jest na locie właściwie. No bo co to wyrzucić? Ho, w kogo oni tak tam ambitnie strzelają? A. No i wszyscy dorzucają budow travel. No dobra, niech będzie. No w sumie mają Kunkę ze sobą, to... No tak, a Juggernaut sobie do farmia. Więc co więcej tych Euli? No tak, ale tak. Rat King nie dorzuci Eula, no bo nie ma miejsca. No tutaj już jeden jest. Queen of Pain może co najwyżej go wrzucić, Witch Doctor. No i to też powoli się staty kończą. No, ho, ho, i dorzucone travele. No tak, ale jego nie zna na naszej slotę, do tego muszę być zjedzony. No właściwie tak przy farmie, tak? To jest 35.428 creepów ile? W 35 minut. No, myślę, że jest to dobry re... Nie wiem, gdzie on tak farmi. No, strzelają w tego Dooma, Doom ucieka, ale...
tyle go było. No ale za to zabity Juggernaut z Aegisem. No ale zaraz tu przyjdzie Tinker? Nie, Tinkera nie ma. Juggernaut jest wpisany na stratę i nic się z tym nie da zrobić. No ale Bodyż jest poszywany, tak? No tylko, że sam Wrath King spokojnie może zrobić niezłą pomianę. Muszę aż wszystko pod atak speed praktycznie. No i mają go, mają go, mają go! Zjedzony momentalnie. No. No i jest buyback, musiał być buyback, jeżeli chcę utrzymać tą grę. No masz już dorzucony, tylko że tam cały czas BKB nie odpalone, więc... O, Kumka nawet się w to włączył! No proszę bardzo. No ale udało się ściągnąć Raxy. No i... A na bocie nic się nie udało. Więc wymuszony buyback na Tinkerze. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. No chyba Linken. I to musi być Linken. Po tym co tu się dzieje, no tak riski, to chyba musi być Linken. A Konka ile ma golda? No 2600. Linken albo tak jak powiedzieliście BKB. BKB nawet lepszy od tego Linkena, bo BKB nigdzie nie zatrzyma, a Linken to na jeden spell. No i do Hołka przyleciał. No to teraz tak, czas czyścić dżunglę. No ale ja myślę, że oni to mimo wszystko przegrają, no bo ten Wrath King jest bardzo, bardzo mocno upasiony. Dodatkowego ma backupa, tylko że ten backup już użyty. No, raz. Więc on spokojnie będzie mógł przejść przez ten marsz tych maszyn. No i dobić te Raxy, tym bardziej, że nie ma już wież, więc... No i właśnie to się dzieje teraz. No, speed push, no tak, ładnie to rozegrali. No tak, to jest gra tylko na Tinkera i rozrzucony na Wrath Kinga. Chociaż mana się pali momentalnie, więc... A nie, będzie jeszcze. Tymczasem Juggernaut bije się z Wrath Kingiem. No, dostał jeszcze z kaska. No i udało się obronić Raxy, co prawda. Tylko za jaką cenę? Zdumowany jeszcze tutaj Juggernaut ucieka. No i chyba nam ucieknie, ale gdzie jest Tinker? A Tinker jest w bazie, leczy się. A i Kumki nie ma, Kumka przed bir walki. No i chyba to jednak są te Raxy. Tylko widzisz, doktor umarł. No, udało się zabić, co prawda, Badridera, ale to jest tylko Badrider. No, chociaż Melasy cały czas stoją, mi zrzucony na tego... Że on nam tu wstanie. A, czyli właściwie tylko range creepy wzięte. No i... Chyba Melasy... Nie, jednak nie Melasy. O, Killing Spree to jest 3500 na Tinkerze, więc te killę, co on tutaj zabrał, może to BKB, tak? Tylko, że on teraz będzie musiał odpychać każdą niecały czas. No i to BKB będzie 5-sekundowe, ale na koniec, ale ona tyle może być, bo tyle to wszystko trwa, nawet chyba mniej. Więc tak jak pisaliście BKB i będzie git. O właśnie, to już tak jest. No i ten Juggernaut też zginął. No i MKB! MKB zamiast amuleta. No teraz to już jest typowo 6 slotów. Myślę, że nawet z BKB odpalonym to już nawet nie będzie bić Tinkera. Tylko... Dominating. Oj, oj, oj. Ale w kill za kill, tak? A tylko, że ten jednak Beastmaster bardziej potrzebny, bo Witch Doctor to jest, bo jest, tak? Chociaż on są ładne ulty, dorzucał ładne kaski.
No i 4300 na naszym flinkerze i nie dorzuca nic. A z tym PKB faktycznie byłby nieśmiertelny. O, ktoś go tam mocno próbował pobijać. No tak, ale trzeba depić, bo już zły, niedobry Wrath King leci. No i właśnie wskoczył na momentalnie. No i teraz zestunowany, nie ma Beastmastera, więc nikt mu tej many nie spali. Na razie ściąga creepy, teraz zabrał się za Raxy. No i Raxy już nie ma. No i Juggernaut to wszystko przychodzi, tylko że on przegrywa walkę, ewidentnie przegrywa. No i to jest chyba gra. Nie chcę prorokować, ale ładnie tutaj Tinker działa, ale... No właśnie, co on może? No cofnięty teraz, ale... Ja myślę, jakby to było... No nie wiem, inny nieco słabszy team, to by dało radę, ale... No i może nie na takie piki? No i udało się wygrać, ten Wrath King jednak zrobi robotę. Jakby to był kto inny, nie Wrath King. Ktoś kto nie staje dwa razy. A no właśnie Lifestealera też nie chcieli mieć. Ja i tak jestem pod wrażeniem, że tak dało radę, to... Ja myślę, że to jest po prostu pomysł na grę, tak? I naprawdę można na tym zyskać, bo naprawdę na niezgrany team to nie da rady. To nie, no, nie da rady. No i sypie nam się. No tak, to już było wiadomo, jak już po prostu podeszli pod pierwsze ranki baraki, że nie da rady, tak? No i 510 raz hitów, jeżeli chodzi o Wrath Kinga. Tak. No ale nie kończą jeszcze tej gry, nie? No i nie kończą, nie kończą, chcą się teraz bawić, tak? No, Kunka. A Kunka wcale nie ma najniższego networku, tak właściwie. Ma 3-6 od Glimmer Cape'a. Aha, no tak w zasadzie. Wygrali już grę, ale jeszcze się pobawimy trochę. No dobra, tak, a miało być szybkie 15 minut, a tu się męczą. Jak na razie chłopaki z ulicy Pokątnej długo rozgrywają swoje gry. No, ale... Skoro nie skończyli... To więc może będzie jakiś taki GG push, tak? Po honor, po wszystko, czy oni mają buybacki, status wykupień? No w sumie to nie mają buybacków! Więc jakby dało radę ściągnąć jedną linię, później drugą i od razu polecieć chytrze po tron, to może dałoby to radę. Czego on to zrobił? A, kupił sobie tego, tak? No, just what the doctor ordered. Nie wiem. No i... Poszują, nie kończą jeszcze tego, tak? Zostali obrażeni i chcą się zaraz odegrać, tak? A przez drugi... No, dokładnie. Leci ten pocisk. Jeszcze leciał? No, ale już nie zastanuję, więc... No nie da się już tego obronić, tak? Faktycznie śmieją się i teraz bawią się, jak to... jak to super i dawali radę, a płacze o bugi, tak? Że to nie powinno być dozwolone. No udało się, jest dozwolone. No i teraz no, nie uda się, Tinker na tutaj spadnie. Momentalnie. No dziwne właśnie, że skoro wymyślili taką taktykę, że nie pomyśleli o tym backupie, tak?
to by zrobiło robotę i tak samo ten kuniacz. O, kulka nam rzucił statek drugi raz w tej grze. Monster kill! No i tracą, tak? Więc to... Więc wygrywają prawdopodobnie pierwszą mapę, bo raczej nic się już nie wydarzy, Tinker. Ojej. No i znowu L podniesiony, nie jest cofnięty, nie da rady, no. Momentalnie ginie Kree 2000. Easy Tron nam tutaj pada, no więc pierwsza gra na korzyść ulicy Pokątnej. Ale z pauzami, z dużym trudem wygrywają tą grę, naprawdę z dużym trudem. No i taktyka naprawdę godna podziwu i pogratulować tylko pomysłu. No i zapraszam teraz na chwilkę przerwy i zaraz lecimy z drugą grą.